Dobry wieczór Państwu, witamy z naszego studia w Podkowie Leśnej. Dzisiejszy temat naszego spotkania to zdrada, czy można wybaczyć. Jest to drugi w tym roku program z cyklu Connect to Escape. Jesteśmy dostępni na stronach www.nadzieja.tv, jak również głosnadziei.pl, a również zapraszamy na naszą główną stronę, czyli lcstream.com. A teraz chciałem przedstawić naszych gości dzisiaj w studio. Dzisiaj w studio są z nami Beata Śleszyńska, zajmuje się edukacją zdrowotną. Jest z nami teolog Mariusz Zaborowski. Jest z nami również Marcin Grzesiak, przedsiębiorca. A teraz specjalnie dla Państwa i na potrzeby naszego programu sonda uliczna, którą zrealizowaliśmy. Zapraszamy. Moim zdaniem nie. Ja osobiście mojemu chłopakowi nie przebaczyłabym zdrady. No bo to jest jednak złamanie takiej pewnej granicy, której później no, nie da się odbudować, moim zdaniem przynajmniej. Można. Można. Jak się kocha, to tak. A pytanie, czy można wybaczyć zdradę? Zdradę? Wie pan co? Zależy. Zależy w jakim przypadku. Bo jeżeli jesteśmy długo w związku, to... Zależy, by się do tego sobie wcześniej zdradzili. Mężczyźnie można wybaczyć zdradę, ale kobiecie już nie. Przebaczyć zdradę? Myślę, że tak. Zależy jakiej osobie. No jeżeli kochamy tą osobę, to myślę, że możemy. Mhm. A myśli pan, że to jest zdrowsze, żeby przebaczyć, czy też jest to bez różnicy? Zdrowsze? No myślę, że niezbyt zdrowa jest zdrada dla relacji, ale... No zależy, zależy od związku. Chodzi o to, czy lepiej jest przebaczyć, czy też nie. No zależy od osoby i zależy od związku. No myślę, że lepiej przebaczyć zawsze, tak? Czy można przebaczyć zdradę? No, wie pan co, powiem panu, że jest ciężko. Mam 34 lata i tego doznałam. Czułam się wtedy jakby mnie ktoś po prostu udźgał nożem w serce, tak? I dlatego faceta zastąpiłam tańcem. Uczęszczam do szkoły tańca Egurola Dance i statystuję w filmach. I to pani uczy innych, tak? Nie, ja się uczę sama. Pani się tak, uczy, tak? Tak, tak. Piszę piosenki, śpiewam, statystuję w filmach, już jako epizodysta, także uciekłam, można powiedzieć, no od tego, to zostawia ślad, tak? To, znaczy ja jestem człowiekiem, że przebaczę, ale to trzeba czasu, naprawdę, trzeba czasu. A pani uważa, że warto przebaczyć? Czy lepiej jest człowiekowi, kiedy przebaczy? Mi się wydaje, że tak. Jeżeli ktoś wierzy w Boga, tak? I Bóg na nas patrzy. Ja jestem osobą wierzącą. To jeżeli my komuś przebaczymy, nie mówię, że od razu, to mamy przebaczone tam u góry, tak? Można. A proszę powiedzieć, czy to zależy od postawy osoby winnej? Jakie są uwarunkowania? Zdecydowanie, a uwarunkowań może być bardzo dużo. Może być często to jest chwila emocji, słabości, czegoś jeszcze. Uważam, że przebaczanie to jest taka dobra rzecz. A zdrada to nie jest jakaś, no jest to zła rzecz, ale nie zbrodnia jakaś. Wracamy do naszego tematu. Szanowni Państwo, słyszeliście opinie, jakie wyrazili nasi uczestnicy naszej sondy, ale chciałem zapytać moich gości w studio. Słuchajcie, takie pierwsze pytanie. A co Wy uważacie na ten temat? Jak Wy podchodzicie do zdrady? Czym jest dla Was zdrada? A może doświadczyliście zdrady i chcielibyście się podzielić? Tak jak słuchałem tych wszystkich wypowiedzi, to wydaje mi się, że słowo zdrada kojarzyło się rozmówcom od razu ze zdradą w jakimś związku. Mężczyzna, kobieta, mąż, żona. Natomiast wydaje mi się, że kiedy mówimy w ogóle o tym zagadnieniu, to chyba dobrze byłoby mieć świadomość tego, że tak naprawdę można to bardzo rozszerzyć. Bo tak naprawdę, zobaczcie, przyjaciele mogą się zdradzać. To jest coś strasznego. O tym chyba nikt nie wspomniał, prawda? Ale mówimy o tym, że można mieć naprawdę zawiedzione nadzieje. Kiedy mówimy o przyjaźni, można mieć, no, nie wiem, można zdradzić, nawet przecież znamy pojęcie zdrady państwa. No tak. Bardzo ciężko karalne przestępstwo, prawda? Więc mówimy o tym, że można być nielojalnym w stosunku do różnych
osób, instytucji. I wydaje mi się, że dobrze, gdybyśmy tak na to trochę szerzej spojrzeli, bo nie wszyscy są w jakichś związkach, w małżeńskim na przykład, i może się wydawać, że ten temat jest jakby jeszcze poza nimi. Otóż nie. Kiedy spojrzymy na niego dosyć szeroko, to okaże się, że problem zdrady, zdradzenia mnie, albo jeszcze gorzej, kiedy ja bym coś takiego robił, jest blisko. Jest blisko. W zasadzie, tak jak mówisz, każde oszustwo, każde kłamstwo w jakiś sposób jest zdradą, bo jest nadużyciem czyjegoś zaufania, tak? Staram się go świadomie wprowadzić w błąd. I dlatego uważam, że pytanie, które mógłbyś zadać, mogłoby brzmieć, czy w ogóle można wybaczyć cokolwiek, ale teraz tak się wypytam, czy można wybaczyć? A czy człowiek może chodzić na rękach? Może, ale jest to trudne. I tak samo jest, wydaje mi się, z wybaczaniem. Ono też jest trudne, wymaga pewnego wysiłku, ale jest możliwe, bo człowiek jest zdolny do wielu rzeczy. No ale czy zdrada dotyczy tylko tej jednej osoby, prawda? Bo z tego, co słyszeliśmy w sądzie naszej, to rzeczywiście nasi tutaj respondenci odpowiadali, no tak, rzeczywiście, zdrada to jest coś, co ciężko wybaczyć, można wybaczyć, ale teraz mówiliśmy na przykład o zdradzie państwa, o zdradzie, która dotyka większej liczby osób. Czyli nie każda zdrada to jest tylko coś między dwojgiem osób. A co się dzieje, kiedy inne osoby są włączone, prawda? Kiedy inne osoby cierpią z powodu naszej zdrady, prawda? Bo to trzeba też poruszyć przy okazji omawiania tego, czy można wybaczyć zdradę. Powiem tak, wydaje mi się, że problem zdrady polega na tym, że zdrada dotyka często ludzi, którzy są dla siebie bardzo bliscy. Bo wiecie, kiedy czuję zawód, patrząc na czyjeś zachowanie i ta osoba jest mi zupełnie obca, odległa, to szybko odchodzi. Mnie to nie dotyka, ja tym nie żyję. Natomiast zobaczcie, kiedy mówimy o relacjach międzyludzkich, to im bliższe relacje, tym większy ból. I wydawać by się mogło, że miłość, załóżmy, mąż, żona, sprawia, że to wszystko łatwiej przetrwać. Niby tak, ale z drugiej strony im większa miłość, tym większy zawód i większy ból i większy problem. No, paradoks. Mówimy o czymś naprawdę niesamowicie złożonym i dlatego może takim trudnym. Trudnym, ale niemożliwym? Bo to jest to pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź. W jakich momentach zdrada jest, nie można wybaczyć zdrady? Czy są w ogóle takie momenty, kiedy zdrady po prostu wybaczyć nie można? Z opinii respondentów wynika, że trudno wybaczyć. I faktycznie zdania były podzielone. Jednym przychodziło to łatwiej, drugim nie, ale rzeczywiście im bliżej jesteśmy osoby, tym bardziej boli nas zdrada. Tak. Jeżeli chodzi na przykład o zdradę państwową, myślę, że łatwiej możemy wybaczyć, tak, albo zapomnieć o tym, że ktoś nas zranił. W przypadku zdrady małżeńskiej jest trudniej, zdecydowanie. Gdybym miał tak jednym zdaniem odpowiedzieć, to powiedziałbym tak, można wybaczyć, bo człowiek może zrobić wszystko, ale z drugiej strony pytanie, czy warto wybaczyć w takim wypadku, bo skoro można to zrobić, a jeżeli warto, to w jaki sposób tego dokonać? No właśnie, bo może lepiej pójść tą drogą, którą poszła jedna z naszych respondentek, która odpowiedziała, że no tak, zostałam kilka razy zdradzona i teraz tak na dobrą sprawę już nie wiążę się uczuciowo z innymi osobami. Może pójść tą drogą, może to jest łatwiejsze, może to jest jakieś wyjście, aby nie być zdradzonym, nie cierpieć z tego powodu. To jest skuteczna droga, nie mieć żadnych relacji i nikt mnie nie zdradzi. Zamknąć się w jaskini jakiejś. Tak, tylko nie wiem, właśnie. Czy to jest rzeczywiście to marzenie, o którym rzeczywiście tak myślę w konfrontacji z własnym życiem. Czy to jest łatwiejsza droga, prawda? Wcale nie łatwiejsza. Nie jest łatwiejsza. Wcale nie. Chociaż ucieczka jest jakąś drogą, którą człowiek czasami wybiera, z tym, że powiem tak, w przypadku zdrady sam proces zdrady pewnie jest złożony, ale wyjście z tego procesu też na pewno musi potrwać i przejść różne fazy, które zakończą się być może najlepiej, jak to jest możliwe. No podobało mi się jedno stwierdzenie pewnego pana w sądzie, który powiedział, że przebaczenie, wybaczenie jest rzeczą dobrą. I myślę, że właśnie takie podejście do faktu wybaczenia jest bardzo istotne przy zdradzie, przy odczuwaniu bólu.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pragnę przypomnieć, że nasz program jest programem interaktywnym, dlatego zapraszamy na stronę lcstream.com. Tam czekamy na Państwa wypowiedzi, komentarze, pytania. I teraz przejdziemy właśnie do tej części naszego programu. Danielu, powiedz, czy nasi telewidzowie mają jakieś pytania, może jakieś komentarze? Witam Was serdecznie. No tak, zastanawiamy się przede wszystkim, czym jest ta zdrada. Tutaj to, co Mariusz już powiedział, tak, że często zawężamy ją tylko do zdrady małżeńskiej. Ale nie jest nią tylko, tak? Ale jeśli wracając do tej niewierności małżeńskiej, czy to jest tylko jakiś fizyczny akt niewierności? Czy można zdradzić też emocjonalnie kogoś? Czy ta zdrada jest gorsza, czy to jest mniejsza zdrada? Bo czasami porzuca się pewną osobę, tak? Odchodzi od niej emocjonalnie, tak? I zdradza się ją niezupełnie fizycznie. Czy to też jest zdrada? A może nie? Bardzo dziękuję. A teraz my, a jak również Państwo, będziemy mieli krótką przerwę z muzyką. Zapraszamy. Good evening, ladies and gentlemen. Many have misunderstood why I praise the way I do. So I'm here to explain. There's a lot to say, so let's get started. He gave me my eyes so I could see him. He gave me my ears to hear his voice, and my hands to raise, and my mouth to praise, and a heart to worship and rejoice. He gave me my mind so I could know him. He placed the words right on my tongue, and he gave to me all my energy as I glorify him with my song. I'm gonna worship with all of my being, and I'm gonna praise him with all of my soul. I'm not gonna give him second best, I'm gonna give to God my very all. See, I'm getting ready for his soon returning, where I will sing and shout the victory. So get out of my way and let me praise him. I'm gonna praise without hindrance, praise without apology. I love to watch the football game with the thousands of people in the crowd. When a goal is scored, there's a mighty roar as people lift their hands and shout out loud. So why should it be any different? And why should I give any less? When I'm praising him who saved my soul from sin, he deserves from me my very best. And I will worship with all of my being, and I'm gonna praise him with all of my soul. I refuse to give him less than my best, I'm gonna give to God my very all. See, I'm getting ready for his soon returning, where I will sing and shout the victory. So get out of my way, just let me praise him. I'm gonna praise without hindrance, praise without apology. I'm gonna lift my
Szanowni Państwo, witajcie. Program Connect to Escape. Oglądacie nas na antenie Nadzieja TV. Ewentualnie możecie również nas oglądać na głosnadziei.pl. Zapraszamy Was na lcstream.com, gdzie możecie zostawić swoje komentarze, pytania, uwagi. Zapraszamy. No więc tak kontynuując nasze komentarze z czatu, to pytanie, które się pojawiło. Czy zdrada to jest po prostu akt fizyczny, czy też po prostu jakiś akt, którym kogoś zdradzamy, okłamujemy na przykład, czy zdrada jest również na poziomie takim emocjonalnym? Czy możemy kogoś zdradzić tak de facto nie zdradzając go? Tak? Tak w cudzysłowie. Mhm. Przyszło mi do głowy, że ja jestem mężem od 5 lat już, tak? I rzeczywiście słyszy się o zdradach i czasem te kłótnie są o pozornie błahe sprawy. Ktoś z kimś przez internet rozmawiał, na jakimś czacie właśnie, tak? Na gadu-gadu, na jakimś portalu randkowym. No jest taka nawet gra komputerowa, Second Life, gdzie ludzie zakładają swoje profile i tam prowadzą drugie życie. I w tej grze można się żenić, wychodzić za mąż, można budować domy, firmy. Obowiązują tam też prawdziwe pieniądze. I pytanie, jeżeli ktoś tam, prawda, wychodzi za mąż za kogoś, to jest to zdrada, czy to po prostu zabawa? Ja bym to podciągnął pod jakąś zdradę. No nie byłem zadowolony, gdyby moja żona siedziała pół dnia na takim, prawda, czacie, czy w takiej grze komputerowej i tam kogoś poznawała, rozmawiała o różnych innych rzeczach. No nie. W takim razie no, nasuwa się pytanie, ale czy zdrada, na przykład tego typu działanie, nie świadczy o tym, że po prostu jesteśmy nieszczęśliwi w jakimś związku. A jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, no to możemy się z tego związku wycofać. I czy za każdym razem będzie to zdrada? Jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, czujemy się źle w jakimś związku i wycofujemy się z tego związku. Na przykład zdradzając tą osobę. Jeśli mogę odpowiedzieć tak szybko, bo tak czuję, że też do mnie mówisz. Bo my myślimy, że jest zdrada, jest ofiara i jest zdradzający. Ale wydaje mi się, że zawsze wina leży po obu stronach. Jeżeli jest jakieś wydarzenie, pewnie będziemy o tym mówili, jak sobie radzić z takimi trudnymi sytuacjami, to należy sobie zadać pytanie, a jaka była moja rola w tym, że doszło do takiej sytuacji? Czy ja jestem tylko ofiarą, czy ja również przyczyniłem się do powstania takiej sytuacji, gdzie mogę teraz się czuć jako osoba zdradzona? Trudne pytanie. Znaczy to są bardzo dobre pytania, tylko tyle, że nie mogą też posłużyć jako swego rodzaju takie usprawiedliwienie, dlatego że ktoś łamie związek, niszczy związek, który tworzył. Bo to jest tak trochę niebezpiecznie, kiedy się mówi, albo zaczyna się tak myśleć, że no nie jestem szczęśliwy, więc tworzę coś nowego. To chyba nie tak. Sądzę, że jeżeli mówimy o relacjach międzyludzkich i o takich związkach, które mogą przetrwać, to im naprawdę warto poświęcić uwagę, czas i zabiegać o to, żeby trwały, bo to nie jest tak, że człowiek może się spodziewać tego, że będzie żył w takim nastroju, jaki miał w okresie narzeczeństwa. A kiedy tego nastroju z okresu narzeczeństwa zabraknie, to im się wydaje, że to już jest po wszystkim. Tak. Otóż nie. Tylko jeżeli związek trwa, załóżmy, 10, 15 czy 20 lat i te zaniedbania narastają rok za rokiem, jest 15 lat zaniedbań. Czy to można jeszcze naprawić wtedy? Myślę, że trzeba. 15, to jest też kwestia pracy i takiego świadomego podejścia do tematu, bo jeżeli ja czuję się nieszczęśliwa w związku, to znaczy, że jest jakiś problem i warto o tym problemie mówić, prawda? Jeżeli osoby gdzieś tam wycofują się i zamykają się, na przykład w sieci wirtualnym, tak, no to rzeczywiście narasta ten problem i wtedy łatwiej jest do zdrady też emocjonalnej. No dobrze, zdrady emocjonalnej, czyli powiedzieliśmy sobie troszeczkę o takiej wirtualnej nawet zdradzie, prawda? O zdradzie, która nie pociąga za sobą może jakichś aktów, zdradę, którą łatwiej ukryć, a mimo wszystko też jest zdradą, tak? Ale zostaje coś takiego jak ból emocjonalny, nie? Zostaje ból nawet po takiej zdradzie właśnie emocjonalnej, czyli brakuje aktu samej zdrady, pozostaje ból emocjonalny. Jak sobie z tym bólem radzić? Czy można sobie z nim radzić? Czy wybaczenie albo jego brak ma coś wspólnego z tym? Jeżeli można odpowiedzieć na to pytanie, radzenie sobie z tym bólem emocjonalnym,
na pewno nie jest czymś łatwym i nie przychodzi w taki sposób naturalny. Myślę, że jest warto zaznaczyć, że często uczymy się po różnych doświadczeniach, które przychodzimy, jak sobie radzić z tym bólem. Faktycznie my nie rodzimy się z właściwym podejściem do różnych problemów, do rozwiązań, prawda? My musimy się tego uczyć przez doświadczenia, przez obserwacje też innych, przez kontakt z innymi. A radzić sobie można na wiele sposobów. Rozumiem. Ja miałem taką sytuację, do której często wracałem. Wiecie, zostałem zdradzony, ale w taki przez przyjaciela, przez kolegę. I zostałem pobity. Pobity przez grupę osób, byłem wtedy w liceum. Przez wiele lat nie byłem sobie w stanie z tym poradzić. Tak mnie to po prostu gryzło. To był taki cierń w moim sercu. I wielokrotnie wracałem do tego myślami. Myślałem, co powinienem wtedy był zrobić, a czego nie zrobiłem. Czy powinienem był się zachować później tak, jak się zachowałem. I dopiero po 5 czy 6 latach takiego zamartwiania się, gdzie gdzieś to cały czas wisiało, zdecydowałem się, żeby tej osobie wybaczyć, wziąć część odpowiedzialności za to, co się stało. Czyli to jest jeden z tych sposobów, o które się pytasz. Tak, wziąć część odpowiedzialności, bo również nie byłem bez winy w tym. I dopiero to stopniowo pozwoliło mi o tym zapomnieć, pogodzić się z tym i dalej już normalnie żyć. Dobrze. Drodzy Państwo, a teraz chcieliśmy również usłyszeć Wasze komentarze, Wasze pytania. I właśnie w tym momencie zapraszamy, Danielu, Ciebie. Powiedz nam, co tam się dzieje na czacie. Czy są jakieś nowe komentarze? No, na czacie już przeszliśmy troszeczkę z tematu zdrady do tematu wybaczenia. Zastanawiamy się, czy można wybaczyć. I uważam, że można, ale to jest ciekawa myśl. Przebaczenie nie zawsze oznacza, że wszystko będzie tak, jak było dawniej. I czasami przebaczamy, ale osoba, która nas zdradziła, musi ponieść tego konsekwencje, tak? Czyli przebaczenie to nie zawsze jest, czy to w małżeństwie, powrót i do siebie nawzajem. Można przebaczyć, ale czasami wręcz trzeba pozwolić drugiej osobie ponieść konsekwencje swoich czynów. Aha, dziękuję bardzo. No, na czacie jest bardzo ciekawa dyskusja. A jeżeli chodzi o konsekwencje, prawda, mówiliśmy już troszeczkę o tym, że dwie osoby, jeżeli do tej zdrady dochodzi między dwojgiem ludzi. A co jeżeli, czy inne osoby również są w jakiś sposób tą zdradą, no, cierpią z powodu zdrady? Jak to jest w rodzinie na przykład? Czy zdrada małżeńska oznacza tylko zdrada żony bądź męża? Czy jest coś więcej? My mówimy znowu o małżeństwie, natomiast ja bym tę zdradę widział naprawdę na różnych takich bardzo niewinnych poziomach czasami. Zobaczcie, jak się czujecie wtedy, kiedy na przykład ktoś sobie o kimś dowcipkuje i wiecie, że już przekroczył granicę. Po pierwsze, nie bawi mnie to, więc nie śmieję się, jakby nie wtóruję temu człowiekowi z niezwykłym poczuciem humoru i zaczyna mi być żal człowieka, którego wcale nie muszę specjalnie znać. Tylko to jest taki, wydaje mi się, naturalny odruch, że ktoś przekroczy pewną granicę. Albo na przykład, jak się czujecie, kiedy słyszycie, niech będzie, wracamy do małżeństwa. Żona rozmawia z swoją koleżanką o mężu i zaczyna opowiadać różne historie z ich małżeństwa. Myślicie sobie, w porządku, czy... Tak, pewna granica przekroczona. No, pewna granica została przekroczona. Ja też to, wiecie, rozważam w kategoriach zdrady. Uważam, że bycie niedyskretnym to jest też problem wielu ludzi, jest nadwyrężeniem zdrady. Ale to wszystko, zobaczcie, pociąga za sobą cierpienie. Jednostki innych czasami w otoczeniu przestaje być sympatycznie, bo widać, że ktoś kogoś poniżył, ktoś kogoś obnażył, zdradzając jakieś sprawy. Niekoniecznie niesamowicie jakieś tam tajne i krępujące, ale wchodzi się w cudze życie, a więc narusza się jego prywatność niebezkarnie. Tutaj na czacie też Daniel się pyta, jak sobie radzić z tym wybaczeniem, jak to robić. Właśnie, coś się stało. Mi na myśl przychodzi, kiedy jechałem tutaj samochodem, to Nelson Mandela, który przesiedział kilkadziesiąt lat, ponad 20 lat w więzieniu.
Kiedy wyszedł z więzienia, no to wielu zastanawiało się, co on zrobi. Czy on będzie nawoływał do zemsty i do jakiejś wojny, czy wprost przeciwnie. A on się stał takim orędownikiem pokoju i zakończył ten konflikt pomiędzy rasami w RPA. Pytanie, jak on sobie z tym poradził? Wielki człowiek. Tak? Wielki człowiek. Chociaż z drugiej strony słyszałem, czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, wypowiedź jego przyjaciela, który powiedział, że Nelson Mandela nigdy nie zapomniał o tym, co się stało, natomiast stanął ponad tym dla dobra ogółu, tak? Czyli w zasadzie on zastosował taką taktykę, wybaczam, ale nie zapomnę. Wielki człowiek. Wielki człowiek, ale pytanie, czy to jest też właściwe, tak? Wybaczam, ale nie zapomnę. Wydaje mi się, że on mógł to gnieść w sobie. Ale jesteś w stanie zapomnieć, co się stało? Przecież ty już wybaczyłeś, a mówisz o kolegach, którzy cię skrzywdzili w liceum. Nie zapomniałeś, bo my nie mamy czegoś takiego w umyśle, żeby zapomnieć. Natomiast pytanie, jak sobie z tym radzę? Czy to żyje, czy to mnie zatruwa? Czy właśnie. Właśnie o to chodzi. To jest zupełnie inny temat. Zobaczcie, kiedy mówimy o... tutaj wracam do czatu. Konsekwencje zdrady. Ludzie czasami się rozstają. Pytanie, czy to znaczy, że nigdy sobie nie wybaczają? Jeżeli się mogą rozstają, sobie wybaczyć nawet tak? dosyć szybko, a jednak przekroczyli takie granice, które sprawiają, że razem być nie mogą. To tak. nie jest brak przebaczenia. To jest po prostu nadwyrężone zaufanie, które sprawia, że no to jest tak, jak zobaczcie, mówimy o ludziach. Mamy znajomych, mamy przyjaciół. Nie wszyscy nasi znajomi są przyjaciółmi. Żeby tworzyć małżeństwo, trzeba naprawdę czegoś wyjątkowego. A więc bywa, że ludzie się po prostu, ich drogi się rozchodzą. Dobrze, a z drugiej strony popatrzmy teraz na ten problem. Co ma zrobić w takim razie osoba, która zdradziła? Jak ma się zachować? Co ma zrobić, aby poprosić o wybaczenie i aby zostać ponownie zaakceptowaną? Może odbudować związek, czy to jako przyjaciel, czy też jako żona bądź mąż. Albo w jakikolwiek inny sposób. Co ma zrobić taka osoba, która zdradziła? W jaki sposób miałaby się zachować? Znaczy, zobaczcie, my mówimy o tym, jak się zachować, a więc możemy zaplanować dobre wejście do domu, prawda? Bukiet kwiatów, nie wiadomo co, wakacje, jakich nigdy nie miałem. To nie tak. Wydaje mi się, że trzeba najpierw poczuć w swoim sumieniu i w swojej duszy, co ja tak naprawdę zrobiłem. Bo tu nie chodzi o grę, tu nie chodzi o ugłaskanie sytuacji. Wiecie, bo czasami tak jest, że człowiek przekracza tę granicę, zdradza i zaczyna sam z tego powodu mieć wielkie problemy. Bo pomyśli sobie, ile mnie będzie kosztowało, nie wiem, podział majątku. A jeszcze coś. I zaczyna po prostu grać na to, żeby jakoś tę sytuację przetrzymać. To nie jest uczciwe. Natomiast wydaje mi się, że kiedy mówimy o naprawieniu sytuacji, więc zaczynam czuć to, co powinienem czuć. Być może nawet od razu do tego, co zrobiłem, jeżeli mówimy o naprawdę poważnych sprawach. I w zupełnej szczerości potrafię o tym rozmawiać, naprawdę przepraszać, przyznawać się, nie szukać winy. No właśnie, zacząć budować coś nowego. Na tyle, żeby to było wiarygodne w oczach osoby, która przez moje teraz próby naprawy nie jest zmanipulowana, wiecie, bo człowiek potrafi wiele. Potrafi być podły, kiedy zdradza i podły, kiedy przeprasza. To ma krótkie nogi. Natomiast wydaje mi się, że mówimy o czymś naprawdę, co się opiera na uczciwości i na bardzo wielkiej otwartości, bo nie wiem, czym to się zakończy w takiej sytuacji, ale ja nie chcę udawać. Ja nie chcę fałszu i nie chcę robić niczego, co jest pozorem. Postępowanie w takim przypadku, wydaje mi się, powinno być podobne jak w każdym innym, kiedy ktoś nadużył czegoś zaufania. A mianowicie to, o czym wspomniałeś, że po prostu należy przyznać się do winy i nie szukać wymówek. Należy podejść jak dorosła osoba do problemu, wziąć ten ciężar na własne barki i szukać rozwiązania. Nie można go lekceważyć. Myślę, że bardzo często popełniamy taki błąd, że używamy słowa przepraszam. Często. Nawet w relacjach w małżeństwie. Nie zastanawiając się, co tak naprawdę powiedziałam w stosunku do mojego partnera, do mojego małżonka. Tutaj chodzi o coś głębszego. Jeżeli wybaczamy, to nie kończy się to tylko na słowie przepraszam, chociaż to też jest istotne, ale robimy coś więcej z taką pełną świadomością, że jest nam żal za to, co zrobiliśmy. Teraz krótka przerwa z muzyką, na którą serdecznie zapraszamy.
ways. We were too far in pain. Here's what it pays. Are we too late again? Where do we go? Who do we call? Our debts are long overdue. That's true. Forgiveness, forgiveness. That's all I need from you. Forgive me, forgive me. I was too blind to see that you came and forgave me. You forgive me, oh, it's never too late. Even though we're messed, it's not about fate. We're discontented but blessed. Where do we go? Who do we call? Our debt is to come back to you. That's true. I thought that you would have closed the door, leaving me outside alone. How can I be the one you're looking for, and still you love me? Forgiveness, forgiveness. That's all I need from you. Forgive me, forgive me. I was too blind to see that you came and forgave me. You forgive me, oh. Forgiveness, forgiveness. That's all I need from you. Forgive me, forgive me. I was too blind to see that you came and forgave me. You forgive me, oh, forgive me. To jest program Connect to Escape. Jesteśmy z wami, szanowni państwo, na www.nadzieja.tv, jak również głosnadziei.pl i zapraszamy również na naszą główną stronę elcystream.com. Tam jest cały czas dostępny nasz czat. A teraz chciałem zaprosić teologa, aby podzielił się swoimi refleksjami na ten temat, na temat zdrady i wybaczenia. Zapraszamy. Myślę, że dobrze, kiedy patrzy się na temat zdrady z takiego chrześcijańskiego punktu widzenia. Kiedyś oglądałem program, w którym kilka kobiet rozmawiało na temat życia, między innymi zdrady czy wierności w małżeństwie, i wszystkie wyraziły podobną myśl. Jak można w ogóle być wiernym inaczej? Jak można w dniu ślubu obiecywać, że będzie się wiernym do samej śmierci? Wiecie co? I ta rozmowa rzeczywiście nie była specjalnie religijna, ale wypowiedziały słowa, które są niesamowite. A mianowicie powiedziały, no chyba nie bez powodu, kiedy udziela się ślubu, to używa się też zwrotu, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. I to było dla mnie, wiecie, niesamowicie ważne, bo to nie jest tak, że trzeba być teologiem, żeby zobaczyć ważność tego typu stwierdzenia. Mówimy o czymś, co jest niesamowicie ważne. To nie można tak z siebie powiedzieć, będę wierny, będę uczciwy, będę szanował, będę kochał. Mówimy tutaj bardziej o
o takim Bożym darze w postaci tego, że przez różne trudne chwile w życiu On nam pomaga przejść. To jest jedna rzecz. Natomiast kiedy mówimy już o zaistniałym problemie, problemie zdrady, to sądzę, że to wszystko się wiąże bardzo mocno z samą istotą przebaczenia. Przebaczenia wielu rzeczy, ale tutaj niezwykle trudnych. Żeby nie szukać daleko, ja chciałbym nawiązać do tego, co kiedyś powiedział Jezus Chrystus wtedy, kiedy uczył swoich uczniów modlitwy. No, myślę, że w środowisku chrześcijańskim modlitwa Ojcze Nasz jest traktowana jako coś normalnego, oczywistego, wręcz nazywamy ją taką modlitwą. Kanon. Kanon, modlitwa codzienna, słuchajcie. I modlimy się tam między innymi, odpuść nam nasze winy. No i na tym nam zależy, prawda? Mhm. O tym pamiętamy i to przychodzi nam lekko. Nam przebaczyć. Ale zaraz jakby w tym samym słowie, w tym samym zdaniu Jezus Chrystus mówi, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dla mnie jest to, myślę, nie tylko odkrywcza w tym sensie, że odpuszczenie mi i odpuszczenie komuś innemu idzie z sobą w parze, ale dla mnie niesamowicie ważne jest to, że Pan Jezus mówi, żebyśmy o to się modlili. I to taką modlitwą, która jest wręcz na co dzień. Przecież nie jesteśmy codziennie zdradzani. Nie codziennie cierpimy bardzo z powodu czyjegoś zachowania. Ale Pan Jezus mówi, jak się modlisz, to wypowiadaj te słowa. I miej to w sumieniu, miej to w swoich marzeniach, w swoim pragnieniu. Odpuść mi moje winy, jak i nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest rzecz kluczowa. Dla mnie naprawdę zasadnicza. W ogóle, kiedy mówimy o przebaczeniu, no to sądzę, że dobrze byłoby przyjrzeć się Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi, który On naprawdę przebaczył. Przebaczył Piotrowi, który się go zaparł 3 razy. My potrzebujemy przebaczenia i potrzebujemy tego, żeby przebaczać innym, bo to jest podstawa do tego, żeby tworzyć jakieś dobre relacje. Mam świadomość tego, że łatwiej jest przebaczać wtedy, kiedy ktoś prosi o przebaczenie. Kiedy ktoś przeprasza, kiedy jego zachowanie jest takie wiarygodne. Ale przecież w życiu nie zawsze tak jest. Bywa tak, że ktoś nas krzywdzi, a później jeszcze się naigrywa z nas. Jak wtedy sobie z tym poradzić? Więc wracam do myśli o pewnym darze od Pana Boga. Ja naprawdę powinienem przebaczyć. Więc zobaczcie, w Piśmie Świętym nie ma czegoś takiego, żeby spisujący tę księgę zastanawiali się, przebaczyć czy nie przebaczyć. Tam zawsze jest oczywista myśl. Przebaczyć i kropka. Tak ma być. Nawet jak ta druga strona tego przebaczenia, tej skruchy nie okazuje. Tak? Nawet wtedy. A jeżeli nie chce tego przebaczenia? To też. Wiecie, bo ja się nad tym zastanawiałem i nie chcę się, albo posłużę się przykładem Judasza. Wiecie, miałeś nie mówić. Ale powiem, słuchajcie, no, jeżeli mówimy o zdradzie, zdradził w perfidny sposób, pocałunkiem zdradził naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pytanie, czy Jezus mu przebaczył? No nie w tym sensie, żeby Judasz miał iść do Królestwa Bożego. Judasz sam sobie nie potrafił wybaczyć i umarł bez nadziei. Ale jak sobie wyobrażacie, czy Pan Jezus, kiedy szedł na krzyż, ciągle myślał, co ten Judasz zrobił, jak on mógł? Czy on takimi emocjami był wypełniony? Nie sądzę. Przecież on nawet wisząc na krzyżu mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc co innego? Przebaczenie, którego Bóg może udzielić Judaszowi, ale co innego, kiedy osoba poszkodowana, cierpiąca, przebacza swojemu winowajcy. Ja wiem, że o tym nie czytamy w Piśmie Świętym i może nie powinienem się wypowiadać, ale nie, inaczej sobie nie wyobrażam Zbawiciela, który mówił, żeby przebaczać. Myślę, że Jezus patrzył na to bez emocji po prostu. Patrzył na to. No ja nie wiem, czy można patrzeć bez emocji na takie sytuacje. Natomiast pogodził się z pewnym stanem, słuchajcie. Pewna sytuacja zaistniała, ale on nie chciał tego w sobie nosić. I koniec. Inne myśli, zobaczcie, jeżeli mogę wyrazić, to te, kiedy przychodzi jeden z zacnych, ważnych uczniów Jezusa Chrystusa, mówię tutaj o apostole Piotrze, przychodzi i zadaje życiowe pytanie. Panie, ile razy mam wybaczać mojemu winowajcy? Czy aż 7 razy?
No chyba chciał wypaść dobrze w oczach Jezusa Chrystusa i innych. Bo z tego, co czytałem, taką jakąś normą zaakceptowaną, pewnie też niełatwą do spełnienia, ale normą zaakceptowaną w tamtym czasie było to, że trzy razy, jak już trzy razy zdobędziesz się na akt przebaczenia temu, kto zawinił przeciwko tobie, to jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. Piotr mówi aż 7 razy i nie słyszy pochwały. Pan Jezus wchodzi mu w słowo, mówi nie 7 razy, 77 razy. Wiecie, nie liczymy tego na pewno. Krótko mówiąc, zawsze. To jest, myślę, Jezusa Chrystusa. I sądzę, że my jako chrześcijanie jesteśmy tym niesamowicie ubogaceni, że chrześcijaństwo jest rzeczywiście religią przebaczenia. Ja wiem, że chrześcijanie nie zawsze przebaczają, że chrześcijanie czasami rozmawiają z sobą z zaciśniętymi ustami. Ale niemniej wzorzec, pewien ideał, to jest właśnie ten. Dla mnie szczególnie ważne jest to, co ty mówisz jako chrześcijanina, że w modlitwie pańskiej, w Ojcze Nasz, było po prostu, jeżeli chcecie, żeby wam wybaczono, to i wy wybaczajcie. Czyli innymi słowy, nie liczcie, że ktoś wam wybaczy, że Jezus wam wybaczy, jeżeli wy nie wybaczycie. Czyli odpowiadając na pytanie, czy można, czy trzeba, czy chcecie przebaczać, uważam, to są złe pytania, bo trzeba przebaczać, tylko pytanie, jak to robić, bo pytanie, dlaczego już mamy. Tak? Tylko, wiesz, ja bym był tutaj ostrożny w rozmowach z ludźmi skrzywdzonymi, na przykład zdradą. Nie użyłbym tego argumentu, chociaż jest on prawdziwy, że jak nie przebaczysz, to Bóg nie przebaczy tobie. To jest okrutne. No jest, człowiek cierpi. Prawda. To jest prawda, ale wydaje mi się, że człowiek, który został w straszny sposób skrzywdzony, ma prawo przejść coś na wzór żałoby. Wiecie, kiedy człowiek traci kogoś bliskiego, ma prawo do płaczu, ma prawo do negowania tego wszystkiego, ma prawo do czasami życia z takiej beznadziei, ma prawo, żeby tą całą drogę przejść i dojść do uleczenia. I sądzę, że Chrystus właśnie w taki sposób naucza, że ludzie, którzy doznają pewnej krzywdy, mają przebaczyć. Ale nie mówi albo w tej chwili, albo nigdy. Nie, nie. Każdy idzie jakąś drogą, tylko że ma iść w tym właściwym kierunku. A potrzebujemy przebaczenia, wiecie? Bo czasami można zastanawiać się, jak to jest. On nie prosi, ona nie prosi, a ja przebaczam. Często przebaczenie związane jest ze mną samym. Przebaczam, bo chcę sam mieć spokojne myśli. Zobaczcie, jaka to tragedia, kiedy człowiek jest z jednej strony zdradzony, więc stało się coś strasznego, a później przez wiele lat swojego życia ma tego zdradzającego u siebie w domu, w samym sercu. Ciągle o nim myśli. To jest toksyna, to jest coś, co jest naprawdę niewyobrażalnego, tragicznego. Chrystus chce nas od tego uwolnić. Bardzo dziękuję. Po raz kolejny przypominam, że nasz program jest interaktywny, dlatego oczekujemy na komentarze, pytania. Wiem, że na czacie już tam coś się dzieje i jesteście Państwo z nami. Bardzo dziękujemy. A teraz Danielu, powiedz nam, co takiego nasi widzowie, czym chcą się z nami podzielić? Pojawiło się kilka ciekawych myśli. No i mnie szczególnie jedna zaciekawiła. A jeżeli będziemy tkwić emocjonalnie w takim permanentnym stanie bez wybaczenia, to zamykamy się na to, co nowe i zamykamy się też na Boga jako osoby wierzące, tak? I tu też taki bardzo fajny fragment z Pisma Świętego pojawił się na czacie. Jeden z naszych widzów przytoczył z Księgi Izajasza. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie, czy jej nie poznajecie. Taka obietnica też ze strony Boga, że warto chyba jednak przebaczyć, bo póki nie przebaczymy, to zamykamy się na to wszystko, co może być dobre w naszym życiu, na wszystko, co nowe. Świetna myśl, rzeczywiście. I to, co ty powiedziałeś, że jeżeli my nie wybaczamy, to ta osoba już mogła o tym zapomnieć, a to cały czas z nami jest, ten stres, te emocje. I nawet jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, czyli powie, a kicham na to, co tam jest napisane i tak nie przebaczę, to z punktu widzenia, wydaje mi się, ludzkiego i z punktu widzenia też medycyny, przebaczanie jest zdrowe, bo nieprzebaczenie wiąże się z wielkim stresem. A wiem, do czego prowadzi stres, tak? Tu Beata pewnie mogłaby więcej powiedzieć na ten temat. To prawda. Zgadzam się z
tym twierdzeniem twoim, ale też i liczne badania potwierdzają tą prawdę, że człowiek, który ma problem z przebaczeniem, jest człowiekiem, który ciągle boryka się z różnymi i fizycznymi, i psychicznymi dolegliwościami, więc przebaczenie ma taką siłę uzdrawiającą naszą psychikę, naszą duszę, nasze ciało. Więc to jest bardzo ważne, by owszem, kiedy przechodzimy ból po stracie, przeżyć go w odpowiednim czasie. Nawet tutaj w sądzie była informacja, że każdy potrzebuje jakiegoś odpowiedniego czasu, tak? I ten czas jest rzeczywiście też potrzebny, ale długo nie może trwać. I też ważne jest, by nie kłaść się do łóżka z tym bólem, bo nie możemy zasnąć. Jeżeli prawda? Mogę powiedzieć, słuchajcie, wydaje mi się, że czas niczego nie leczy. To wszystko zależy od tego, jak ten czas rzeczywiście spożytkujemy. Natomiast przebaczenie pozwala nam żyć. Po prostu żyć. To może jest słowo takie, wiecie, bardzo ogólne, ale rzeczywiście bez przebaczenia ja zaczynam jakąś wegetację uprawiać w swoim życiu. Życie jest krótkie. Zamykam się po prostu na oddech, na radość, na nowe kontakty, na marzenia o tym, że mogę zbudować coś nowego, prawda? Bo permanentnie żyję w toksynach. Napięciu w stresie. Bardzo mi się podobało to twoje stwierdzenie, że przebaczenie daje życie. Tutaj chciałabym tak na moment zwrócić waszą uwagę na historię biblijnego Józefa, który został zdradzony przez swoich braci i udał się do zupełnie obcego kraju, a tam musiał jakoś poradzić sobie z tą zdradą. I to, co mi się bardzo podoba w tej historii, to to, że Józef jakby przebacza swoim braciom i zaczyna żyć. Zaczyna być aktywny w tym środowisku, w jakim on znajduje się, prawda? Nawet jeżeli dostaje się do więzienia, to ta zdrada trwa krótko i służy innym, pomaga innym. I to przynosi mu ulgę, przynosi jemu uzdrowienie. Ale pamięta o tym, że to, co się stało z nim, prawda, że to było skutek jakiejś niesprawiedliwości. Nawet w więzieniu o tym wspomina. Więc nie zapomniał do końca o tym, co się stało i czuje się skrzywdzony, prawda? Przez jeszcze szereg lat. A jednak żyje. Jeżeli mogę do tej historii zobaczyć, ona jest niesamowita. Józef przebaczył. Tak. Braciom. Tak. A bracia, którzy go skrzywdzili, przebaczyli sobie? No właśnie. Właśnie, że wygląda na to, że oni sobie nie potrafili tego wybaczyć. Józef zapewnia ich, że się nie będzie mścił. Przecież na powitanie ich uściskał. Popłakali się wszyscy. A nawet później, kiedy już jego ojciec umiera, to bracia tak kombinują, żeby coś tam niby włożyć w usta swojego ojca, wiesz, żeby po śmierci tam nic ich takiego nie może stało. Się bali. Oni się boją. Ale właśnie o to chodzi. Zobaczcie, że przebaczenie to jest... I tutaj idziemy w tą nową stronę. To jest przebaczenie sobie, bo wiecie, to jest wygodne nawet być, znaczy wygodne. To jest straszne, ale jeszcze takie szlachetne cierpieć. Ale jeżeli ja jestem źródłem tego, że ktoś cierpi z mojego powodu, muszę przebaczyć sobie, żeby żyć. To jest też ciekawe w tej historii Józefa i w tym, co ty, Beata, powiedziałaś, że w ostateczności, w ogólnym rozrachunku, wszystko zależy w zasadzie od nas i od Boga oczywiście, ale od naszego nastawienia. Słyszałem o takiej historii, czytałem dwóch braci. Jeden z braci, rodzina, dobra praca, ambicje, a drugi brat, konflikty z prawem, wiele nałogów. I zadano im jedno to samo pytanie. Dlaczego? A każdy z nich odpowiedział, a kim mógłbym być, mając takiego ojca, jakiego miałem. Dwóch braci, ten sam ojciec, te same doświadczenia, a w ogóle inne nastawienie do życia. I tak jest z każdym zawodem, tak jest z każdym wybaczeniem. Mogę to zrobić, jest to możliwe, jest to w moim zasięgu, a jeśli tego nie zrobię, to zmarnuje swoje życie. No właśnie, a skoro można taką wymówkę zastosować, no tak zostałem wychowany, no w takich warunkach się wychowałem, w takiej kulturze się wychowałem. Mi wyjątkowo ciężko przychodzi wybaczanie. Albo z drugiej strony, no moi rodzice też mieli problemy tego typu. Tak zostałem nauczony.
W jaki sposób odpowiedzieć takiej osobie, która w ten sposób mówi? Odpowiedzieć, wydaje mi się, że warto kształtować przede wszystkim własne życie, własny dom, jeżeli go posiadam. Bo kiedy zostawimy przebaczenie na te wielkie sytuacje, tych wielkich tragedii, to być może tego nie udźwigniemy, bo nie potrafimy. Natomiast tak naprawdę, zobaczcie, ile związków małżeńskich na przykład, wracając do tego, w ogóle nie przeżyłoby jakiegoś strasznego kryzysu, gdyby ludzie potrafili sobie wybaczać już wcześniej. Bo przecież wybaczenie jest próbą rozmawiania o problemach, prawda? Rozwiązywania tych problemów. Jeżeli tego zabraknie, to w sytuacji krytycznej mogę nie dać rady. Cieszę się, że właśnie mówisz o takim procesie, czyli aby ćwiczyć ten proces wybaczania na co dzień, w małych rzeczach, żeby być gotowym do dużych. Mów przepraszam. Tak. Jeżeli czujesz winę, mów przepraszam. Ale świadomie właśnie. Dokładnie. Albo zobaczcie, wytestujcie jeszcze inny zwrot. Nie przepraszam, tylko powiedz... Wybacz. Czy mógłbyś mi wybaczyć to, co zrobiłem? Nazwij to po imieniu. Dziękuję. Wiecie, to jest coś naprawdę, to nie chodzi o grę. Tak. Tylko to jest sposób na to, żeby poczuć naprawdę ciężar tego, co zrobiłem po prostu złego. Ale zbliża to ludzi jak mało co. No dobrze, a jeżeli ta osoba mimo wszystko odpowie, wiesz co, nie, to było za dużo, ja niestety tego nie potrafię ci wybaczyć, to jak mamy się zachować? Co mamy zrobić? Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi, nie, wiesz, mimo wszystko to było już o jeden krok za daleko. Czy tacy ludzie rozchodzą się i udają, że się nie znają i prawda, najlepiej zapomnieć o całej sprawie? Jak ma żyć ta osoba, która oczekiwała tego wybaczenia, chciała tego wybaczenia, zrobiła wszystko, aby to wybaczenie, tego wybaczenia doświadczyć, a mimo wszystko nie otrzymała go? No jest to cios zapewne. Ale taką wolność posiadamy. Można powiedzieć, nie przebaczam. I trzeba z tym żyć. Trzeba z tym żyć. Do jakiegoś czasu, wiecie. Bo wydaje mi się, że trzeba być optymistycznie w życiu nastawionym na tyle, że życie, drogi ludzi się krzyżują. I po jakimś czasie, wiecie, emocje opadają, przychodzi jakaś refleksja. Natomiast konsekwentne moje zachowanie, załóżmy tego winnego, może wzbudzić zaufanie na tyle, że ktoś powie, wiesz, dobrze. No i też jest naprawione pewne rzeczy rzeczywiście zostały. Tutaj kwestia tego, że to jest cios, bo ty chcesz, żeby ci wybaczono. Zakładam, że ktoś poprosił szczerze o to wybaczenie. Tak, tak. Ale to może wpędzić cię w depresję, może spowodować w tobie złe emocje, więc tu jest też ważne, żeby sobie z tym poradzić w ten sposób, żeby jednak wiedzieć, że ja sobie to wybaczyłem, że ja szczerze przepraszam i że będę starał się jakoś zadośćuczynić, żeby ta odmowa wybaczenia nie zniszczyła mnie. Bo przecież my mówimy cały czas, człowiek człowiekowi coś wybaczy. Jest tak. Jeszcze Bóg, który naprawdę największe ciężary potrafi zdjąć z serca człowieka. Bo wiecie, my mówimy o tym, że ja przepraszam, ale przecież są osoby, których ja już nigdy nie przeproszę, bo być może już ich nie ma na tej ziemi. A więc mówimy o czymś naprawdę niesamowitym, ale jest Bóg, który może człowiekowi życie ułożyć jak należy. Mam nadzieję, oczywiście. Czyli nawet jeżeli nam nie zostanie wybaczone, to mimo wszystko takim nadrzędnym wybaczeniem to jest wybaczenie Boże, tak? A dochodzimy do takiego wniosku. No dobrze, w takim razie, jeżeli mówimy o Bogu jako... Bóg jest źródłem wybaczenia, tak? Pan Bóg nas uczy wybaczać, tak? Możemy tak... Tak powiedzieć, jako chrześcijanie. Ale wiecie, wybaczanie przychodzi czasem wyjątkowo ciężko tym, którzy pośrednio zostali w jakiś sposób zasmuceni, czy w jakiś sposób dotknięci tym, co się stało. I my często nie zauważamy tych osób. Wiecie, ktoś, rozpada się małżeństwo, dotknięte są dzieci, czują się zdradzone, ojciec opuszcza rodzinę, dzieci przez wiele, wiele lat cierpią. Co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli jestem taką osobą, o której tak naprawdę nikt nie pomyślał. Odłamkiem, tak? Odłamkiem, tak. Nikt nie pomyślał, że ta osoba została skrzywdzona, a jednak ja tą winę cały czas niosę. Czy mam skonfrontować tą osobę i powiedzieć, wiesz co, zraniłeś mnie i wtedy oczekiwać wybaczenia od tej osoby? Myślę, że generalnie musimy uznać, że nie wszystko, co dzieje się na tym świecie, jest skoncentrowane wokół nas. Nie na wszystko mamy wpływ. Czasem, jeżeli coś złego się nam przydarza, jeżeli coś dzieje się złego wokół nas, to nie musi to być nasza wina, po prostu złe rzeczy czasem się dzieją. I to jest akceptacja tego faktu sprawia, że człowiek może sobie radzić z tymi złymi rzeczami. Drodzy Państwo,
poruszyliśmy dzisiaj temat trudny. Temat, który wielu z nas nurtuje, który wielu z nas spędza sen z powiek. A tak jak w tej sądzie, no już z sądy mogliśmy się dowiedzieć, że wybaczenie jednym przychodzi może łatwiej, drugim trudniej, ale dla każdego z nas jest to dylemat. Gdzieś tam na ścieżce życia się zetknął z osobą, która nas zraniła, może pozostawiła samych z poczuciem właśnie takiej emocjonalnej pustki. Drodzy Państwo, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka uwag, że przynajmniej to, co mogliśmy tutaj dzisiaj powiedzieć w tym krótkim czasie, jaki mieliśmy, że przyniosło pewne odpowiedzi, pewne rozwiązania. Dlatego zapraszamy również, abyście Państwo pozostali z nami na czacie, abyście zadawali pytania, a my będziemy starali się dalej odpowiadać na nie. Ale przede wszystkim chciałem zaprosić Państwa teraz na program, na nasz jutrzejszy program. Jutrzejszy program będzie nosił tytuł Proroctwa czy przepowiednie. Którym wierzyć? Wiecie, o proroctwach słyszymy cały czas. Ktoś coś powiedział, coś się wydarzyło, albo coś się miało zdarzyć, a się nie wydarzyło. Czy są proroctwa, którym można wierzyć? Czy możemy czerpać naszą wiedzę o przyszłości z jakiegoś pewnego źródła? Zapraszamy serdecznie. Zobaczymy się z Państwem, mam nadzieję, jutro. I dziękuję również naszym gościom w studio. Zapraszamy.